Super! Delektuj się życiem, być może odkryjesz w nim coś niesamowitego. Dzisiaj taka wiadomość od Marsi. Podoba mi się bardzo. Podaj łapkę. Grzeczny piesek, super piesek. Ci to taka atencjuszka, jak ona widzi tylko mój telefon, to ona od razu pozuje. Także ja myślę, że z Monty tutaj będą mocne vlogi. Dawaj piłeczkę, super piesek. Odkąd Monty jest u nas, to oczywiście zanim sobie zrobię jedzenie, to najpierw myślę o psie. Wszystko odważone, ostatnio słyszałam od znajomego. Jak się daje szczeniakom więcej jedzenia, to one później będą takimi większymi psami, jako dorosłe oczywiście. Pilnujemy, żeby Monty tutaj nie była za dużym pieskiem. I za grubym. I za grubym, bo... Mata, spowolniające jedzenie. Oprócz karmy tak fajnie rozgniatam jej troszkę banana. Monty zaczyna już 12 tydzień, także ty już nie jesteś takim malutkim szczeniaczkiem. Ej, a wiesz w ogóle ile ona je dziennie kalorii? Mówiłem, no, czy pamiętasz? No, około 500. Teraz już tak 600 około. Tak, no. Ogólnie szczeniaki jedzą dwa razy więcej niż dorosłe psy. Pomimo, że mamy ekspres, to ostatnio jakoś uwielbiam sobie tak na świeżo zmielić kawkę, jakąś taką Etiopię. Albo też ostatnio kupiłam kawę z Meksyku, sobie tak na świeżo zmielić i po prostu zalać wodą taką parzochę typową, troszkę mleczka. To jest mój ulubiony napój roślinny, jest sojowy, kupicie to w Lidlu. I jeszcze wam pokażę, co lubimy ostatnio. My jak byliśmy na Majorce, to odkryliśmy i teraz ciągle kupujemy czekoladowe i owsiane. No i też dobre. Ja też lubię nawet do kawki. Pompować bicę, żeby nam cię siłę tak podnosić, tak? Rodzinka. Nie, spokojnie. Ty znowu do buzi ma... wzięłaś, wypluj to. Wypluj. No dawaj, chodź tutaj, Montiś. Super! Klasyczny omlet, oczywiście z aplikacji. Potrzebujemy jajek, troszkę jakieś warzywa, bułka i pomidor. Nie no, jestem już tak głodna, że ja muszę chociaż kawałek takiej suchej buły zjeść. Troszkę papryki. Bierzecie szklankę, wbijacie trzy jajka. Moja ulubiona oliwa oczywiście jest Jim Beam. Najpierw robicie taką jakby jajecznicę, a później ubijacie na taki omlet. Nie, dobrze. Jak wygląda moje śniadanko? Zrobione w jakieś 10 minut. Na górę jeszcze dałam troszkę tego sosu. Powiem wam, że on jest bardzo dobry. Kupicie to w Lidlu. Tak troszkę dałam, to jest jakieś, nie wiem, 30 kalorii. Wyszło piękne słońce, a to oznacza czas się poruszać. Trening z rana idealnie po prostu. Dla mnie to najlepszy sposób na rozpoczęcie dnia. Jeszcze książka i kawusia też pasuje. Odkąd jest pies, to póki co na książki nie ma czasu, ale na trening zawsze się znajdzie, chociaż te 20 minut, 15, zawsze to jest lepsze niż nic. A trening robię oczywiście z daily aplikacji i jest to powód, dlaczego mnie nie było tak długo na YouTubie. Prawie 2 lata pracowałam nad własną aplikacją Daily Effect i już dziś możecie ją pobrać i działać razem ze mną. Dziś krótki trening w domu. Myślę, że zrobię sobie taką daily rutynkę na mobilność bioder, na ból pleców. To jest taki krótki 5-minutowy trening, a także trening krótki, pojedynczy na brzuch. W daily aplikacji macie przeróżne plany treningowe na siłownię, w domu. 2 lata mocnej pracy nad tą aplikacją jest idealna. Nic po prostu tam bym nie zmieniła. Jedyne co, to ona będzie się non-stop rozwijać. Będą nowe przepisy, nowe treningi. Już dla was przygotowałam tyle po prostu nowości, że obiecuję, zaskoczę was. Idziemy na tenisa. To jest moja trzecia lekcja.
Twoja chyba czwarta albo piąta. Manowi dobrze idzie. Tobie też idzie dobrze. No, nie gadaj, tylko dawaj, naparzaj. Montisia! Ale się śpieszy. Wykąpałam się po tenisie, ogarnęłam się, czuję się od razu lepiej. Ktoś tutaj chyba sobie roluje. Aż otworzę okno, a nawet może i balkon, bo naprawdę się bardzo ciepło zrobiło. I taka jesień może być zawsze. Poszłam do Lidla z myślą, że kupię gnioki. I oczywiście zapomniałam kupić, także szybko poszłam do Biedronki. I się okazało, że nie ma gnioki w Biedronce. Także kupiłam kopytka i zrobię taki sam przepis, tyle że zamiast gnioki to kopytka, ogólnie wydaje mi się, że smakowało podobnie. Gnioki włoskie, kopytka polskie, także bardziej po polsku będzie. Poszłam po jedną rzecz do Biedronki, a wróciłam z dwoma kwiatkami. Nie wiem jeszcze, gdzie ja je położę, bo i tak chowam teraz wszystkie kwiaty przed Monty. A na kwiatki, wiadomo, zawsze miejsce się znajdzie. Ach, cudo. Zobaczyłam alokazję w takich kolorach. Ten drugi to filodendron. Podobają Ci się kwiatki? Moja dziewczynka kochana. Ale nic się nie stało, zobacz. Ty z grzecznym pieskiem i nic się nie wydarzyło. Bierzemy się za gotowanie. Dzisiaj też mam taki zakręcony dzień, bo jeszcze mam taniec. Pomyślałam, że zrobię sobie podwójną porcję obiadu, a może nawet potrójną. Kopytka, takie z Biedronki już gotowe, lub gnioki. No i przeróżne grzyby, kurki, wieczarki brunatne, moje ulubione i takie zwykłe wieczarki. Jak grzyby są dobrze umyte, to teraz je kroimy na takie cieniutkie plastry. Ale mi się odpaliła kreatywność, jeżeli chodzi tutaj o vlogowanie. Musicie koniecznie docenić ten vlog. Dać łapkę do góry, zasubskrybować mój kanał, jeszcze najlepiej skomentować, bo mega się cieszę, że wróciłam. Sos sojowy, papryka słodka, pieprz, a także troszkę rozmarynu. A i cynamon, uwielbiam cynamon do mięsa. Jak już mięso jest podsmażone, tak delikatnie, to wtedy daję pieczarki. Ja jeszcze tutaj do środka chcę pokroić cebulkę. Najlepiej by było dać czerwoną i to będzie mega jesienny, wytrawny, pyszny posiłek. Lunchboxy Foodies, oczywiście z mojego sklepu. Dwa posiłki na wynos i jeden będzie na teraz. Można myć w zmywarce, można do mikrofali. Także ja sobie te posiłki później po prostu w mikrofali podgrzeję. W ogóle to jest totalny bestseller na naszym sklepie. Jeszcze brązy, kolory, moje kolory ostatnio. Montiś! Daj łapkę. Super piesek. Mam ochotę po prostu ciągle ją przytulać, całować. Jestem tak za nią wdzięczna. Kocham bardzo ją. Uważność podczas jedzenia. Staram się nic nie oglądać, nic nie słuchać. Ewentualnie dźwięki natury, dźwięki otoczenia. Skupić się na strukturze tego posiłku. Serio to dużo daje. Dbajmy o tą uważność w ciągu dnia. Bo i tak z nią jest teraz naprawdę ciężko. Co chwilę jesteśmy bombardowani różnymi wiadomościami, informacjami. A chwila takiego wyciszenia, skupienia się na tym, co robimy, na czym siedzimy, jaką to ma strukturę. Ważne to jest. Dziękuję, dziękuję bardzo. Do widzenia, miłego dnia. Uczymy z Montisią się socjalizacji. Coraz więcej różnych wejść. Póki co powiem Wam, że jestem z niej dumna. Pięknie reaguje. A tak wygląda Bydgoszcz. Jak widzicie, niedocenione miasto. Jest naprawdę pięknie. Ta rzeka, Wyspa Młyńska. Bardzo Wam polecam tutaj przyjechać. Chodź, podaj łapkę. Super, leżeć. Leżeć. Super. Super piesek.
gdyby nie ten spray, to w naszym mieszkaniu śmierdziałoby dosłownie obsikanym żulem. Bo ze szczeniakami nie jest prosta sprawa, także ratuje bardzo nas ten spray. Tyle ile mogłam, to ogarnęłam i czuję się od razu lepiej po prostu. Teraz mogę zjeść w spokoju, popracować, zmontować tego vloga, ogarnąć się i jest po prostu przytulnie. O! Jeszcze świeczkę zapalę. Te wróciły świeczki Foodie z prawdziwym kokosie. To jest prawdziwy, oszlifowany kokos. I jeszcze one mają dźwięk takiego drewna palącego się w kominku. Widzę, że Szymon kupił 500 z Lidla chyba albo z Biedronki. I mam ochotę i tak myślę, że zrobię już całą. Wtedy też dla mnie i dla Szymona. Akurat on wróci od fizjo. Że będzie pizza. Myślę, że super pomysł. A najlepsze jest to, że ten posiłek się robi naprawdę w 5 minut, także lecimy z pinsą. Przepis oczywiście nie wymaga tutaj jakiegoś mocnego tłumaczenia. Po prostu na pinsę, czyli na ten spód, dajecie wszystkie składniki i tyle. I im więcej warzyw, tym lepiej. Ja daję pieczarki, paprykę. Nie mogę się przyzwyczaić, że masz aparat i że masz zęby. Dobry wieczór, jak już. I to chyba na 5 minut do piekarnika. Dynia już tutaj fajnie się robi. O, nic nie widać, ty jesteś cała za mgłą. Voila! Ale pachnie. Godzina 23. Piję sobie herbatkę z mlekiem. Ja nie wiem, co mi się stało, ale od kilku miesięcy po prostu mam fazę na herbatę i odrobinkę mleka. Montuję vloga, zobaczcie tutaj. Troszkę wyszedł chaotyczny ten vlog. Ja od razu Was za to przepraszam, ale miałam długą przerwę. Dużo się dzieje w moim życiu. Nowy zwierzak w mieszkaniu, wypuszczenie aplikacji, dużo pracy nad tym. Wiem, jak wielu osobom pomoże ta aplikacja. Jestem z niej na maksa dumna. To jest po prostu moje takie ukochane, narodzone dziecko, nad którym pracowaliśmy z Szymonem bardzo, bardzo długo. Następnym razem pokażę Wam więcej treningu na siłowni. Też cały dzień jedzenia. No ogólnie, jeżeli jesteście chętni na takie vlogi, luźne vlogi, troszkę po prostu też coś tam z pieskiem, po prostu takie codzienne życie, sprzątanie, organizacja, jak to u mnie wygląda. Jeszcze Wam pokażę, bo w aplikacji macie taką możliwość, aby ocenić dzisiaj dzień. Pamiętajcie, że nie musicie zawsze działać na 100%, liczą się te małe kroczki, bo tak właśnie budujemy nawyki. Link do aplikacji zostawiam właśnie pod filmem. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa!